Dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Taki krajobraz mamy wiosenny, ale są to ostatnie dni grudnia i jak sądzę, generalnie rzecz biorąc, będzie to już ostatni plener, który będę odbywał w 2022 roku. Jako że od kilku dni pada deszcz, zimy już dawno na Podlasiu nie ma, chociaż była piękna, ale niestety akurat wówczas chorowałem i dlatego nie mogłem być na żadnym zimowym plenerze w tak krótkiej, ale rzeczywiście bardzo pięknej zimie. Jako że od kilku dni nieustannie pada deszcz, pomyślałem sobie, że warto zobaczyć, cóż też się dzieje w Dolinie Narwi i Biebrzy. Czy być może te ulewne deszcze spowodowały nagły przypływ wody i może pojawiły się już nietypowe, bo grudniowo-styczniowe rozlewiska. Jak na razie widzę, że woda trzyma się w korycie. Wprawdzie stan wody w Narwi jest dosyć wysoki, ale niestety jak na razie też rozlewisk nie ma. Dominują wokół ciemne, niskie chmury. Ten wyjazd ma charakter rozpoznawczy i chciałbym się po prostu przyjrzeć, jakie też zmiany nastąpiły w tych miejscach, w których lubię fotografować na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy, bo w zasadzie od mniej więcej czerwca nie byłem tutaj nad Narwią i Biebrzą, a warto sprawdzać co pewien czas nasze stare kąty, aby zobaczyć, czy się zmieniły, jak się zmieniły i być może znaleźć jeszcze jakieś nowe, ciekawe miejsca. Według mnie takim dobrym sposobem na ciekawe zdjęcia jest systematyczne i powolne fotografowanie. Ja nie jestem jakimś wielkim zwolennikiem przygotowania podróży, powiedziałbym, raz w roku dwutygodniowej, podczas której będziemy intensywnie fotografować. Wówczas nasze działania będą obarczone bardzo, bardzo dużym ryzykiem. Natomiast wydaje mi się, że takie systematyczne fotografowanie, na które poświęcimy 2 godziny tygodniowo, w zupełności wystarczy, aby znacznie polepszyć swój warsztat oraz spowodować to, że będziemy niezwykle biegle obsługiwać nasz aparat. Będziemy go znać, będziemy wiedzieli, co mogą nasze obiektywy, jak możemy je zastosować. I zgramy się z aparatem podczas takich krótkich spacerów w czasie fotografowania nieomalże każdego tygodnia. Zdecydowanie myślę, że to jest najlepszy sposób na szybkie i dobre nauczenie się fotografii. Teraz muszę się wspiąć na wysoką górę, żeby zobaczyć, cóż też się dzieje w Dolinie Biebrzy. Zobaczymy po pierwsze, czy uda mi się wejść po tej śliskiej glinie. A po drugie, zobaczymy, co też się dzieje u połączenia Biebrzy i Narwi. Hop, hop, hop. Ciekawie to wygląda, naprawdę. Och, to już widać, że tej wody jest więcej. No ale jest ona jeszcze nie tyle wody, co też lodu dosyć dużo widać. Jako że nurtem Narwi płynie dosyć dużo wody, natomiast Biebrza jest jej rozlewiska, takie dosyć jeszcze niewielkie, przykryte są tylko warstwą lodu. Jednoznacznie widać, że nie jest to jeszcze czas na rozlewiska. U ujścia Biebrzy do Narwi wytworzyło się zapewne parę tygodni temu. Utworzył się jakiś niewielki zator. Widać, że woda rozpłynęła się po łąkach. Została skuta lodem, ale zasadniczy nurt Biebrzy toczy się w jej korycie. Także tuż pod taflą wody na Narwi widać olbrzymie płacie lodu, czyli woda wyszła na wierzch owego lodu, płynie po lodzie. Natomiast takim bardzo, bardzo ważnym elementem przełomu grudnia i stycznia w Dolinie
Biebrzej Narwi jest fakt, praktycznie rzecz biorąc, idealnej ciszy. Nie ma tutaj odgłosów ptaków, nie ma tutaj tego gwaru, który jest związany z wiosennymi przylotami. Czyli trzeba będzie jednak czekać na okolice marca, licząc na to, że jeszcze będzie padać zarówno deszcz, jak i śnieg, które spowodują, że powstaną w tym roku przepiękne, to znaczy nie w tym, w następnym roku, przepiękne rozlewiska Biebrzy i Narwi. Na razie jest cicho, spokojnie, wody bardzo, bardzo mało. Będę jeszcze przyglądał się temu, jak układa się to wszystko w innych miejscach, po to, by mieć jakiś jednoznaczny obraz i za parę tygodni znowu zweryfikować, sprawdzić, zobaczyć, czy coś się zmieni. Bo wystarczy, moi drodzy, lekka zmiana pogody. Czasami wystarczy jakieś muśnięcie światełkiem, czasami wystarczy jakiś niebywały układ chmur i nagle z banalnego pejzażu robi się coś niezwykle atrakcyjnego. Tutaj też dzisiaj brakuje troszeczkę światła, wprawdzie niebo jest pokarbowane, nie jest jednolitą masą, taką jak przez kilka ostatnich dni, kiedy dominowały opady. No i oczywiście dawno nie padało, tak? Znowu rozpadał się deszcz. Ale z jednej strony jest to niedobrze, bo nie można wykorzystać całego dnia plenerowego. Z drugiej strony natomiast wody jest tak niewiele tutaj na Podlasiu, bo bardzo niski poziom jest wód gruntowych. Wszystkie w zasadzie takie leśne oczka są puste. Podobnie jest z leśnymi strumieniami, które mają bardzo, bardzo niski poziom wody, więc im więcej będzie opadów, tym lepiej. O, widzę trochę łabędzi. Tam taka pod lasem łabędzia rodzina sobie odpoczywa. Widzę, że mają maluchy jeszcze. Brzydkie kaczątka. Jak widzicie, ostatnie połacie śniegu jeszcze gdzieś tutaj na tych północnych stokach się zachowały. No i kolejny punkt obserwacyjny zaliczony. Dokładnie już widzę, co się tutaj dzieje. Będę czekał i będę mieć nadzieję, że wody w tym roku nie zabraknie i rozlewiska na wiosnę będą. Chociaż, tak szczerze powiedziawszy, jeżeli patrzę na to, co jest obecnie, to wydaje mi się, że niestety może być to kolejny rok, w którym rozlewiska będą bardzo, bardzo maleńkie. Szkoda, bo to jest przepiękne zjawisko, które trzeba i warto obserwować i fotografować. Uwielbiam tu przyjeżdżać na wiosnę, kiedy łączą się dwa spektakle. Z jednej strony woda wypełniająca dolinę aż po brzegi, a z drugiej strony intensywne przyloty ptaków. Idę dalej. Zobaczę jeszcze. Są dwa punkty na mojej dzisiejszej trasie i zobaczę, jak tam się układają sprawy z wodą, punktami, które warto sfotografować, pejzażami, które warto zobaczyć. Jestem w kolejnym miejscu nad Narwią, w którym bardzo lubię fotografować. Wody jest niedużo. O tej porze roku tu wszystko powinno być skute lodem. Bardzo pięknie wyglądają właśnie te połacie, które pokryte są lodem, a teraz wody jest nie za wiele. Nawet powiedzmy sobie szczerze, mało. Niedobrze to wróży wiosennym stanom wód, ale jeszcze do wiosny zostało parę miesięcy, więc może jeszcze popada śnieg, będzie mróz. Być może popada też troszkę potem deszczu i woda przyjdzie tutaj wysoką falą, na tyle wysoką, żeby nie poczynić szkód, ale na tyle piękną, żeby można było zrobić tutaj fantastyczne zdjęcia. Ja tu na razie troszeczkę tak się rozglądam, patrzę, cóż to się tutaj dzieje. Niebo ma pewną fakturę, strukturę, więc też nie jest takim niebem płaskim.
i być może znajdę tutaj jakiś motyw. Ładnie odbijają się te drzewa w tej kałuży, w tym mini rozlewisku. Zaraz przejdę i zobaczę, czy da się tutaj zrobić jakieś ciekawe zdjęcie. Użyję teraz filtrów, zresztą o których już Wam opowiadałem, czyli tego zestawu Haida, tylko z innym obiektywem. Dzięki przejściówce 82 mm mogę spokojnie korzystać z całego zestawu filtrów, które są tutaj zawarte. No i dobrze, pierścień już założony. Użyjemy tutaj filtra polaryzacyjnego, żeby troszkę popracować nad odbiciem. Gdzież go włożyłem? Tutaj. Jest w specjalnym woreczku. OK. I filtra połówkowego szarego. W ten sposób będzie można przyciemnić nieco połać nieba. Dobrze. Użyję jeszcze filtra ND. Jak się bawić, to się bawić. I po prostu zrobię wtedy zdjęcie z długim czasem ekspozycji. Woda się, mam nadzieję, że jeszcze bardziej wypłaszczę. I w ten sposób będę miał bardzo ładne odbicie. Układa to się w taki dosyć ciekawy obraz. Tutaj na pierwszym planie mam kolor, potem drzewa, odbicia i wyrównanie rozpiętości tonalnej przez filtr połówkowy szary. Oczywiście można popracować tutaj jeszcze filtrem polaryzacyjnym, żeby zobaczyć, czy będzie on wpływał pozytywnie, czy też negatywnie na obraz, i można po prostu wykonać różne próby z raz tak ustawionym filtrem polaryzacyjnym, a potem możemy go przekręcić po to, obrócić po to, żeby uzyskać kompletnie odmienny efekt. Jak więc widzicie, te efekty naprawdę są bardzo, bardzo odmienne. Od czarnej wody, tak, aż po taką jaśniutką. W zależności od tego, który z efektów nam będzie potrzebny, w ten sposób możemy wykonać nasze zdjęcie. W tej części doliny jest troszeczkę więcej ptasiego życia. Tam na takim starorzeczu znajduje się wielka rodzina łabędzi. Przed chwilą przyleciał też klucz dzikich gęsi. Zatem to prawda, że także w styczniu trwają tutaj przeloty. Poleciały tam w kierunku południowym. Jest też troszeczkę kaczek. Widać też inne ptaki. Zatem to zimowe życie nie jest wcale takie ubogie, jak mi się jeszcze przed chwileczką wydawało. Tym niemniej tak, że tutaj woda jest w korycie. Na te prawdziwe, wielkie rozlewiska trzeba będzie jeszcze długo, długo poczekać. Mam nadzieję, że będą w przyszłym roku wiosną. Mój plener odbywa się ostatniego dnia starego roku. Gdzieś tam jeszcze widzę, że na zachodzie pojawia się jakieś pasemko lekko podświetlonych chmur. Może jeszcze pojawi się tutaj coś bardziej barwnego niż tylko ten błękit, taki dosyć szarawy, który też powoduje to, że i woda nie jest błękitna, tylko szara. Na piękne rozlewiska przyjdzie jeszcze mi poczekać. To bardzo dobrze. Nie ma się po co śpieszyć. Wprawdzie myślałem, że po tych paru dniach opadów, stopnieniu całej pokrywy śnieżnej, woda wypełni koryto Narwi i Biebrzy. Wprawdzie niewielkie rozlewiska już się pojawiły, ale to jeszcze nie to. To jeszcze nie to. Najpiękniejsze pojawią się w marcu i mam nadzieję, że tym wiosennym rozlewiskom będą też towarzyszyć rozliczne przeloty ptaków. Zachęcam Was bardzo serdecznie do obejrzenia kolejnego filmu. Na pewno dowiecie się wielu interesujących rzeczy o fotografii, o Podlasiu,
o różnych rzeczach, które będą pomagać Wam w tym, aby Wasze zdjęcia były jeszcze lepsze. Serdecznie dziękuję patronkom i patronom za wspieranie mojego kanału. Także Ciebie zachęcam do tego, żebyś wsparł moją twórczość poprzez serwis Patronite albo postawienie mi kawy. Odpowiednie odnośniki znajdują się pod tym filmem. Do miłego zobaczenia. Pozdrawiam Was serdecznie. Cześć!